dzielimy na uniwersytet pierwszego wieku, drugiego wieku, trzeciego wieku oraz na wieki wieków. Mamy tyle studentów, że trudno się doliczyć. Dzisiaj są 3 studentki, które by chciały ukończyć studia i otrzymać dyplomy. Na uniwersytecie mamy takie mądre pały, jak na przykład doktor Alojzy Skleroza. Drugi, profesor Janek Parkinson. Oraz Miloš Alexander. Teraz co tam też mamy? Ja. Dzisiaj chciałabym ukończyć, a teraz proszę się, kochane, przedstawić. A to może ja pierwsza? Możesz. Nie zapomnę, co chciałam powiedzieć. A nazywam się Helka, a mam tak około 60 lat. A, nieprawda, znam cię dobrze. Masz już tam około 70, może nawet ciut więcej. A, może troszkę, ale czuję się na 50. Rano czy wieczór? A, to właśnie w ogóle nie pamiętam. Ale pamiętam, co bym chciała powiedzieć. Pochodzę z Dolnego Cierlicka, bo kiedyś było Dolne Cierlicko i Górne Cierlicko, ale Górne Cierlicko strasznie się chciało przyłączyć do Dolnego Cierlicka. A wiecie dlaczego? Nie, nie wiecie. No bo na Dolnym Cierlicku się rodziły same szumne, piękne, inteligentne dziołki. Bla, bla, bla. No, to też nie bla, bla, bla. No, nie wierzycie mi, że? Tak się na mnie podziwiajcie. Podziwiajcie się na mnie. Przyroda ta na mnie nie szanowała. A kaj było trzeba, tam mi pięknie przydała. Jak się tak na was dziwą, a oglądam, to czuję, że tu jest najpiękniejszą, najzdolniejszą, że pani doktor? No, można, można powiedzieć. Najseksowniejszą. Najchudszą. No to powiedzcie nareszcie, jak się nazywacie i czy jesteście słowo. Nazywają, wołają mnie Genia. To od genialna. A czy ja że wie? To ani mamulka nie wiedzą. Ja bych mogła chodzić na uniwerek, a już 4 wieku. Bo już 2 razy przepadła. Niedawno koło naszej chałupy był gum na sarmi i zające. Było tam dużo chłopów, takich dziewczotów, takich fajnych. Jeden zadarował, a tylko upiął, to było. Ty przyszedł, tej głównej myśliwy, znajdł się Ferdą, prawie mu Ferda, i zapodziwać do przoków, co za strzelić. Ferda leci, za chwilę przyjdzie, dokument w ręce, strzelony, a tam napisane Francek. Na gotowe, na gotowe. Proszę dziewczynka, musimy do nauki wrócić. Pierwsze pytanie. Co zrobicie, jak zobaczycie człowieka leżeć na brzegu, na kraju drogi? Co z nim zrobicie? A ja bym go skulała i sto do szkarpy, aby po auto nie przejechał. A nebo bych mu dała kapkę popić z tej mojej piersiówki, aby se mu lepszy spało. Do ręki dać wodę i ten mym brzuszkę. Alkohol wykluczony. Niedobrze, niedobrze. A jo, ja bym udała z 5 paczulek, może by se spamiętał, nie? Spamiętał by se? Nie spamiętał, bo to już tak się nie. Żadnego znęcania, niedobrze, nawet źle. Ja mu do sztuczne oddychanie, bo masyruję co trzeba. No i to puści panu pusę. To
wyśmienite. To mi się podoba. To może. Teraz przystąpimy na drugie pytanie. Jak się będziecie troszczyć o mężulka, żeby mógł pracować, harować do końca życia, a nawet dłużej? To ja. No kormić go czosnkiem i suchym chlebem, na obiad i na śniadanie, na wieczerze też, ale na wieczerze już inaczej zrobimy, a na beton nie będzie miał cholesterol ani ten zły, ani ten dobry. A wieczór pokochać tak bardzo, o, będzie żył jeszcze 100 lat. Ja mu dom 3 razy dziennie tej, no a nic. Czyli herbatkę, nie. A to jo, ja bym udała płatki owsiane, dobry ogórki na śniadanie. A na obiadek bym udała rybeczkę i sałatkę. A na podwieczorek czerwone wineczko i ciepłe łóżeczko. O, to jest to, to my rzuci potrzebują. Trzeciego pytania, najtrudniejszego, politycznego. Och, polityczne pytania, proszę. Polityczne to jest straszne. Ale Klaus miał mało tej politycznej sławy. Tak posłał se swoją Liwię do Bratysławy. A on se na sankach jeździ po śnieżce i tuli pieśń. Twoją Agnieszkę, no, ja. Ach, ja kochałam doktora Rata, co miał dwie baby i kota kamrata. Ale ona mu przyszła ślina na butelki białego wina. Było to wino musujące, było w pudełku, a pod łóżkiem tysiące, za życie wielkiej sławy, za Orankowi z Ostrawy. On morot i talską ubicę i staro się o zagranicę. Przyznacie mi chyba rację, bo mamy demokrację. Tak jest. A ja każdy rano, kiedy wstanę i pan wie cisza, to czytam gazetę Babisza. Bo to każdy przecie dobrze wie, że to gazeta STB. A studentki jak są rady, że Zeman jedzie na olimpiadę. Do Soczi. Do Soczi. Będzie tam skokać na skijach. Jak koza. Wiemy, aby go też tam nie chytła ta pieruńsko-wiroza. Bo to jest bardzo niebezpieczna choroba. Jak się tej choroby nabawisz, to ci nie pomoże ani minister Babisz, to on mówi. To nie pomoże, koniec, nie pomoże. Nie pomoże. Za wszystkie tak wspaniałe odpowiedzi, mądre, najważniejsze te polityczne, to otrzymacie dyplom. Zaraz to rozłożę i tak. Ja. Pierwsza, Helena Szczerba, z Dolnego Czerwicka. Co ją przyroda tak obdarzyła w te piękne kształty i w tą piękną, słodką leciarnię? Dziękuję Pani Przewodnicząca. Genia od genialnej, co lubi dawać tej, czyli herbatę. Sensowna. Co tam obganiają ci gipczocy koło jej domu? Ja myślę, że tam kiedyś skoczy jakiś młody sarnioczek na śniadanko do ciebie, proszę. Teraz pani lektor, my byśmy chcieli podziękować, bo my są strasznie rady, że my już te 3 roki jak ci wywalczyli. A chcemy się spytać,
Mogimy se dać po półce, nebo raczej zaśpiewać. Zaśpiewać. Po półce. A ja zaśpiewam z wami. Dobrze, proszę.